Witam Państwa serdecznie. Znajdujemy się w tunelu malinowym stacji badawczo-doświadczalnej firmy Boryna, gdzie co roku organizujemy projekt Berytech. Jest z nami dzisiaj Radek Ptaszek, firmy Syngenta. Cześć Radku. Cześć, witam serdecznie. Z racji, że mamy tutaj takiego specjalistę od produktu, chciałbym słów kilka porozmawiać na temat Afirm. Afirm 095 SG. SG, dokładnie. Produktu, który bardzo dobrze się sprawdza, no właśnie, rejestrację ma praktycznie w większości gatunków jagodowych. Dokładnie tak. Czy to malina, czy truskawka, czy borówka, we wszystkich tych uprawach Afirm posiada rejestrację przeciwko zwójkówkom i, co ważne, przeciwko drosofili Suzuki. W ubiegłym roku nie mieliśmy problemu z drosofilą Suzuki, ale dwa lata temu pokrzywdziła nas okrutnie, a zatem już w tej chwili chcemy Państwu przedstawić kolejne oręże, oprócz innych oręże chemiczne, które sobie dobrze radzi. No właśnie, substancja aktywna w produkcie Afirm jest? Benzoesanamektyny. Pochodna abamektyny, czy tylko ta sama grupa chemiczna? Ta sama grupa. Produkt stosujemy 1,5 kg na hektar. Dokładnie tak. Powiedzmy troszkę, jak on działa. Na roślinie działa w głębi, systemicznie, powierzchniowo? Generalnie Afirm ma dwa rodzaje działania jako substancja aktywna. Ten efekt bardzo silnego działania kontaktowego jest krótkotrwały, więc bardziej kierowany przeciwko larwom, bo po samym kontakcie z substancją aktywną larwy zaprzestają żerowania i umierają. Natomiast drugi i ważny w przypadku drozofilii rodzaj działania polega na tym, że Afirm wchłania się do rośliny, tworzy w tkankach depozyt substancji aktywnej i przez to może chronić uprawę przez dłuższy czas. I to jest ten mechanizm, który będzie ważny w przypadku drozofilii. No właśnie, ja miałem do czynienia już z tym produktem i z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że on radzi sobie dość dobrze również z innymi szkodnikami, dlatego właśnie o nim rozmawiamy. A to, co mi się podoba w tym produkcie, to jest trzydniowa karencja. Dokładnie tak, bardzo krótka karencja. Powiedz Radku, jak ta substancja, jak ten produkt zachowuje się względem owadów pożytecznych, względem pszczół, względem roztoczy drapieżnych? Afirm jest w 100% bezpieczny dla owadów pożytecznych, tutaj nie ma żadnego zagrożenia. Jeżeli chodzi o jakieś wymogi termiczne, czy są jakieś reżimy temperaturowe, które plantator powinien zachować? Minimum, maksimum temperatury? Tutaj nie ma jakichś szczególnych wymagań. Wiadomo, że te ekstremalnie wysokie temperatury nie będą sprzyjały dobremu wchłanianiu się substancji, dobremu pozostaniu, ale to tak naprawdę tyczy się do wszystkich produktów. Więc nie mamy jakichś szczególnych wymagań, jeżeli chodzi o jego działanie. Wiadomo, że w tych bardzo wysokich temperaturach lepiej poczekać na obniżenie i wtedy zagwarantować to wchłonięcie jak największej ilości substancji aktywnej. Tak. To doskonale dodatkowo będzie pomagało w utrzymaniu skuteczności. Ja tylko dodam tak gwoli przypomnienia, że w temperaturze powyżej 25 nie robi się żadnych zabiegów. To chodzi o to, żeby ta substancja aktywna, tak jak Radek powiedział, jak największej ilości wniknęła, a nie chodzi o to, żeby wyparowała ciecz robocza. Tu groziłoby jakimiś poparzeniami. Druga sprawa, zawsze jeżeli chodzi o poprawę wchłaniania, proponuję dodać niewielką ilość dobrego aminokwasu, Amino Vital Power, tak, czy Kaishi, czy Terastor kompleks. Zawsze to pomoże, tak? Ustabilizować. Jeszcze jedno pytanie, ile razy możemy sobie pozwolić na zastosowanie? Dwa razy w sezonie, w odstępie 7 dni. Odstępie. I z tego, cośmy rozmawiali w kuluarach, po 7 dniach nie ma żadnego śladu po tej substancji aktywnej, tak, w roślinie. Afirm bardzo dobrze rozkłada się. Warto, on jest bardzo korzystny, ma bardzo korzystne jakby podejście do problemu pozostałości, ponieważ ta dawka substancji aktywnej przeznaczona na hektar jest bardzo mała, bo to jest tylko 14-25 grama substancji aktywnej rozłożonej na cały hektar uprawy, więc tutaj to jest bardzo korzystne, jeżeli chodzi o właśnie problem pozostałości, więc tak. Myślę, że ten produkt bardzo dobrze będzie się wpisywał nawet i w naszą technologię zero pozostałości, biorąc pod uwagę, że po 7 dniach już nie będzie śladu po tym zabiegu. Dziękuję serdecznie. Dzięki wielkie.